przypada, czy ja dzisiaj mogę nie trenować, bo zaraz mam sprawdzian tam z matematyki. Ja mówię, właśnie trenu. To dociśnij to teraz. Właśnie trenuj. Myślę, to, <grym> mówię, to pobudzisz krążenie, serce więcej tlenu natłoczy do mózgu i będziesz po prostu lepiej myślał na matmie, co się sprawdza oczywiście. Wtedy, kiedy wali nam się świat i nie bardzo wiemy, co możemy z tym zrobić, to chcemy po jakimś czasie właśnie zbudować siebie na nowo i część osób ucieka w sport. Czy to jest dobry, zdrowy nawyk? O tym gdzieś porozmawiamy. Pawle, zbudować siebie na nowo. My mówimy o tym budowaniu i ciała, i ducha. Ale wtedy, kiedy mamy dużo problemów, wtedy, kiedy na przykład choruje ktoś bliski, wtedy, kiedy ktoś bliski odchodzi, wtedy, kiedy no właściwie świat wali nam się na głowę, to myślę, że ty spotykasz takie osoby, które mówią dobra, to teraz biorę się za siebie i stawię na sport właśnie. Tak. Tak. Fajny, fa, fajny temat, ponieważ teraz, gdy y, z różnych przyczyn trenuję sam, nie trenuję ludzi, więc mam większą przestrzeń, żeby obserwować. I y, właśnie zauważyłem od niedawna, gdy, gdy zacząłem właśnie obserwować ludzi bardziej niż podopiecznych swoich, że tak właśnie jest, że ludzie przychodzą do klubu, y, i już od razu widać przy wejściu, że mają jakieś problem, czyli <laughs> albo patrzą sobie przed siebie, zawieszają zrok często, nie? Usiądą na jakiejś maszynie i siedzą tam pół dnia. Słuchaj, bo ludzie też nie bardzo wiedzą, jak się zachować. To, to raz, ale dwa, że no, już nawet po twarzach widać, nie? Yy, że z czymś tam przychodzą, co tam oczywiście jest normalne, no bo każdy coś tam przeżywa w, w swoim życiu, nie? Yy, i, i, niestety, I niestety właśnie tak jest, że, że, że ludzie, to jest taka odskocznia ta, ta, ten sport, ta, czy siłownia, czy cokolwiek innego, yy, no od problemów jakichś, nie? Spotykam znajomych, którzy właśnie zaczynają trenować, uwaga, po czterdziestce, że wtedy mówią, że mają trochę więcej czasu, bo dzieci już są większe. Natomiast wszyscy mówią dokładnie to samo: Tych problemów jest cała masa, tę głowę gdzieś trzeba przewietrzyć. I wybierają właśnie, właśnie sport. Co poleciłbyś takim osobom, które mówią ale ja nie mam czasu na sport, a tych problemów jest cała masa, wieczorami nie potrafią znaleźć sobie miejsca, kiedy kładą się spać, nie mogą zasnąć, a. to jak znaleźć dobre rozwiązanie? No to, że nie, ma, nie mogą zasnąć, to jest też właśnie nagromadzanie tych problemów yy, i nie ma ujścia, ujścia tej energii, którą gdzieś tam człowiek sobie zgromadził, nie? bo wystarczy usiąść sobie na kanapie, nie rozmyślać o danym problemie, no to człowiek już jest nabuzowany. Tak, nie? to już się nakręca, tak. tak. I to, to musi wybuchnąć. Jak nie wybuchnie, no to, to później prowadzi do wielu tam różnych schorzeń nawet, prawda? Medycznie potwierdzonych. Natomiast e, ja tak ze swojego e, doświadczenia powiem, że jeżeli załóżmy mamy jakiś temat, nad którym muszę tam pomyśleć, coś tam do, do jakichś tam wniosków dojść, czy tam coś wypracować. E, to zazwyczaj wybieramy. Przecież trenuję od 20 paru lat, czy tam może ponad, <noise> żeby nie zdradzać wieku, może tak powiem. I, y, I zawsze było tak, że jeżeli tam się człowiek napocił, na oddycha, przede wszystkim sport, to jest y, pobiera, pobieranie tlenu do mózgu. Nie? Czyli lepiej się myśli, szybciej się myśli, I to jakoś taka ta przestrzeń na rozwiązanie problemu zawsze, zawsze się pojawia i zawsze są po takim treningu, nawet najcięższym w życiu. Zawsze są jakieś takie, przychodzą no, mądre myśli do głowy. Nie? Ja to zawsze w szkole powtarzałem, że y, uczniom, którzy no, załóżmy, przypada, czy ja dzisiaj mogę nie trenować, bo zaraz mam sprawdzian tam z matematyki, ja mówię, właśnie trenu. To dociśnij to teraz. Właśnie trenuj. My się to, <laughs> mówię, to pobudzisz krążenie, serce więcej tlenu natłoczy do mózgu i będziesz po prostu lepiej myślał na matmie, nie? co się sprawdza oczywiście. Kiedy spotykam się z moim znajomym, który jest trenerem, raz na jakiś czas właśnie na, na siłowni, to próbowałam go zagadać. To znaczy, nie chciało mi się ćwiczyć. No dobrze, muszę się do tego przyznać, i próbowałam go zagadać. I on ja mówiłam, już nie mam siły, proszę cię już nie mam naprawdę siły. A w związku z tym, że to był mój kolega, to on wiedział, kiedy dokręcić śrubę bardziej? I mówił tak: Skoro masz siłę gadać, to jeszcze masz siłę trenować. A może jest tak, że właśnie wtedy, kiedy mm, pobiegamy nieco dłużej, wtedy kiedy ta ostatnia prosta będzie na pełnej petardzie, to będzie taki spokój. Będzie taki spokój w głowie, no bo się namęczyliśmy. To już teraz naprawdę, no, myślimy teraz o tym, że boli nas ręka, boli nas noga, że już za chwilę będą te zakwasy przysłowiowe. Ale, ale jednak to jest to budowanie siebie na nowo, swojego ciała także. Ty widzisz, jak zmienia się ludzkie ciało wtedy, kiedy ktoś trenuje miesiąc, dwa miesiące, że jest ten uśmiech na twarzy, wtedy kiedy staje się przed lustrem. Pewnie. E, takie, takie nawiązanie do tego, co powiedziałaś, ja kiedyś miałem styczność z takim trenerem jeszcze z bloku wschodniego boksu będąc na studiach i on powiedział, że jeżeli już nie może zrobić kolejnego powtórzenia, to na pewno jeszcze zrobisz dwa, trzy powtórzenia. Tylko trzeba Oj straszne. tylko trzeba, trzeba po prostu dojść do tego, nie? momentu, nie wiem, myślenia czy, czy, czy jakiegoś tam y, samonakręcenia właśnie, nie? Więc on tak fajnie powiedział. Y, no a wracając do do całego wątku to y, to jest tak właśnie, że im cięższy trening też mówię ze swojego właśnie cały czas doświadczenia. Im, im jakby bardziej się steram, że już w samochodzie, załóżmy jak wracam, to już mówię, o, już naprawdę, już, już więcej nie, nie mogłem. Kolaretka. Już więcej nie mogłem. <gry> tak. To po chwili, gdy sobie zjem, załóżmy posiłek potreningowy, to w domu jeszcze robię po prostu, czasem się, aż się śmieję, nie? Mówię, kurde, to no więcej zrobię po takim cięższym treningu, niż przez cały tydzień w domu ogarnę, nie? I to jest też właśnie tak, że czasem mamy... No, tych obowiązków się nawarstwia. Nie? Jeżeli mamy jakiś, jakiś gorszy okres, jakiś problem, no, zostawiamy jakieś obowiązki, które normalnie powinniśmy robić na bieżąco. To tak po treningu, po jednym treningu i to zawsze jest tak, zawsze. Ja się czasem muszę hamować, żeby dobra, koniec, już późna godzina, nie robię, nie? Więcej. Zawsze jest tak, że, że mogę coś, coś, coś dla siebie zrobić, a jeżeli zdejmę ze swojego jakby, że tak powiem, karku takie zwykłe obowiązki domowe, no to już mam jakby większy spokój w sobie i już inaczej podchodzę do danego problemu, który gdzieś tam rozważam. Nie? Ale widzisz, takie załamanie to znaczy, że ktoś zaczyna trenować, ma motywację, bo na przykład myślę, że każdy z nas ma zupełnie inną motywację. Ktoś chce lepiej wyglądać, ktoś chce zrzucić zbędne kilogramy, ale są też ludzie, którzy przychodzą i mówią chcę być silniejszy, silniejsza, chcę mieć po prostu no no, ja nie powiem o kobiecie, że przysłowiową parę w, w, w ręku. Nie, nie, nie. Natomiast, że nad tą siłą chcą pracować. No i jest motywacja, i jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty trening, i pojawia się takie zachwianie, no bo nie było widać tego rezultatu po pierwszym treningu. Ja wcale na wadze tego, tego nie widzę. Moje ciało no nie wygląda tak, jak chciałabym, żeby wyglądało, to obserwujesz te wahnięcia po jakim czasie, po, po, po którym treningu? A to zależy, kto ma jakie, y, jaką motywację, co chce osiągnąć, nie? To tak wspomniałaś o tym, że się zmienia ciało zazwyczaj jest tak, że po tygodniu czy tam, nie wiem, po dziesięciu treningach ważymy więcej. I, przede wszystkim I to jest przerażające. Przerażające. Ja <laughs> mówię, tylko czekam na to, jak kobieta przyjdzie i powie, że sorry, coś chyba nie tak działa. Nie bo, działa. Tak. Wtedy tłumaczę, że skoro tkanka mięśniowa zaczyna pracować, chłonie te wszystkie odży substancje odżywcze, a jest to najcięższa z tkanek, no to musi ważyć. A po drugie mówię, czy ty, załóżmy, jak przychodzą cię znajomi, czy ty się chwalisz im pokazując im wagę, czy pokazujesz im sylwetkę? No sylwetkę. No to wyrzuć tę wagę, patrzcie na wagę. Dokładnie. No i mówię, i zobaczysz, oglądaj siebie, obserwuj, i to jest taki też dobry, dobry, właśnie sposób, żeby sobie robić zdjęcia. Mówię, rozbierz się do bielizny, zrób sobie zdjęcia, tam nic nie wciąga, nic się nie prostuj, stań tak po prostu, jak zwykle stoisz, zrób sobie zdjęcia. Po dwóch tygodniach znowu sobie zrób zdjęcie, albo niech tam ci ktoś zrobi, i zobaczysz, że po dwóch, trzech miesiącach, no to już po prostu się zaskoczysz, będziesz gwiazdą, nie? Filmował. Paweł, a nie miałeś też takiego wrażenia, że te osoby, które jakiś czas temu do ciebie trafiały, nie chciały zrobić tego pierwszego zdjęcia, ponieważ nie chciały siebie zobaczyć w lustrze, w bieliźnie. Myślę, że to jest bardzo trudne, szczególnie dla kobiet. No my mamy jakiś swój ideał w głowie, nie wyglądamy tak, to lustro tak, spojrzymy, uciekamy. Yy, I w ogóle to jest takie przełamanie się też yy, w sobie, żeby stanąć przed lustrem w bieliźnie, zrobić sobie to zdjęcie yy, no i siebie zobaczyć. Tak, lustro to jest straszak na kobietę, to tak nazywam. To rzeczywiście tak jest. Yy, ja to zaobserwowałem wśród młodych ludzi, wśród młodzieży najbardziej. Jak w szkole czasem rozmawiam, yy, jeżeli ktoś nie chce ćwiczyć na WF-ie, to właśnie często o tym rozmawiam z kimś. I wychodzi, że to jest właśnie problem sylwetki. I ja zawsze mówię tak. Mówię, spróbuj, jeżeli nie jesteś dzisiaj gotowa, zrób sobie jutro, czy pojutrze, czy wybierz sobie taką, taką porodnia, żeby sobie jednak zrobić, bo jeżeli nie zobaczysz yy, takich widocznych różnic po jakimś czasie, to przestaniesz ćwiczyć i wtedy znowu będziesz miała... Po no bo ta waga tam, będzie zaskoczeniem. Tak. Czy waga, czy w ogóle sylwetka, nie? A, a zobaczysz nie, tylko, nie tyle po ciuchach, żeby je sobie wymieniać załóżmy no, na ten mniejszy rozmiar, ale jak zobaczysz, że to ciało, które ci się teraz nie podoba, no bo jeżeli przychodzę do klubu, no to... No, to też właśnie jest, jest opcja, dlaczego ja przyszedłem do klubu. Ale ten ktoś przychodzi, no bo mi się nie podoba moja sylwetka, jak coś tam chce zrobić za chudy za, za gruby i tak dalej, za krzywy. No i wtedy zobaczysz po zdjęciu, że zobaczysz jak ci się, jak ci się prostują barki, jak ci się łopatki cofają, czyli pieść do przodu to, od, od razu. razu nie? Yy, od razu, no, ja tak od razu się wyprostowałem, jak <laughs> zacząłeś o tym mówić. No i to jest tak, że. że mi się jeszcze nie zdarzyło, że ktoś, się, że ktoś jakby się zaparł i mówi, nie, ja sobie nie zrobię zdjęcia. Bo i tak jak się przebierasz, to czy myjesz zęby, no to najczęściej masz przed no, sobą lustro. Nie? Siebie. Wystarczy sobie teraz strzelić, i ja mówię, nie zaglądaj do tego te zdjęcia. Po prostu sobie schowaj gdzieś tam i po miesiącu gdzieś tam wyjmiemy. Nie? To jest tak, że, że, że zawsze to działa. To zdjęcie to jest po prostu, to jest takie oklepane, można powiedzieć. Wszyscy charatze o tym mówią, ale bo po prostu to działa. Zrobić sobie, Zrobić zdjęcie sobie raz i zacząć ćwiczyć. Z przymusu, zacząć ćwiczyć, zapomnieć o tamtym, i później, później robimy coś innego. Nie? Inne Myślisz, innego. że ta pierwsza wizyta na siłowni albo w jakimś klubie może być dużym stresem i szokiem dla tych, którzy tam się Pewnie. pojawiają? Tak, przede wszystkim ludzie myślą, że gdy przyjdą pierwszy raz do klubu, to tam będzie y, kadra ze Słonecznego Patrolu. Że, żeby była jasność, ja tylko takich ludzi widziałam, wiesz, <grym> tak. ja wchodziłam i byłam po prostu przerażona i myślę sobie tak, ja nie wiem do czego służy trzy czwarte albo nawet cztery piąte maszyn na tej, y, no. na tej siłowni. Bałam się czegokolwiek dotknąć, bo tu myślałam, że ćwiczy się ręce, a okazywało się, że ćwiczy się nogi. Natomiast no, też trzeba poszukać takiej osoby, która nam powie do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, no, i, i, tak. i jakoś gdzieś, gdzieś znajdzie dla nas tę przestrzeń. Tak, ja zawsze tłumaczę, bo zawsze jest taki stres, szczególnie właśnie kobiety tak mają, y, że one wejdą, one nie będą wiedziały gdzie, a tu zaraz przyjdzie jakaś, jakaś laska i w ogóle, a, a, a z, do, z czym do ludzi, nie? Tak, tak, tak. A ja mówię to teraz tak, załóżmy, że, że ja chciałbym się zatrudnić w kopalni, też nie wiem gdzie tam tym kilofem uderzyć, nie? No to... Na pewno też bym, też bym jakieś takie skrępowanie pierwszy raz czuł. A po drugie, nawiązując do, do właśnie tych maszyn, że nie, nie mam pojęcia, to też wiadomo, że przecież jak pierwszy raz w życiu na oczy widzisz jakąś maszynę, no to, 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 to ciężko by było. Ja, jak idę do innego klubu, to też najpierw się tak przyjrzę, do czego to może służyć i po chwili tam wiem, nie? W klubach coraz szczęście jest tak zwany trening wprowadzający. Czyli przychodzi pierwsza osoba, wykupuje karnet i ma bezpłatnie z obejście po klubie. I ten trener, przynajmniej ja, ja tak funkcjonowałem, pracowałem w klubach, że to jest, na przykład, no, no rowerek poznamy, tak, ale to wiosła, to coś tam, tak. to tutaj, najpierw, najpierw się chodzi plecy, na tak. przykład. Najpierw, najpierw chodzę i pokazuję jej klub, zobacz, tu jest strefa maszyn, za chwilę ci wszystko pokażę, nie? idziemy dalej, tu jest taka strefa, tu taka, Tu sobie możesz odpocząć, tutaj na przykład wodę stawiamy, a tutaj przy okazji dwóch czy trzech znajomych spotkamy, to już jest inaczej, nie? już ona to, to zna, tak. albo kogoś zapoznam, jak widzę, że w ogóle jest zielona, to mówię, o tu jest taka koleżanka, która często ćwiczy, jakby mnie nie było, abyś sobie chciała poćwiczyć w jakiś dzień, gdzie, gdzie się nie umawialiśmy, w który tam dzień się nie umawialiśmy. No to ona ci pomoże nie? Tylko i, i się zapoznaje. To już ma jednego znajomego, już szatnie może sobie pogadać, nie? już nie jest jakaś tam zamurowana. I później jakieś tam kolejne, kolejne maszyny, kolejne sprzęty jej pokazują. Oczywiście nie wszystko, tylko załóżmy, jeżeli przyjdzie kobieta, to już wiem, że jej zależy najbardziej na, na dolnych partiach ciała. No, no to już mówię, słuchaj, to jest na pośladki super, super maszyna, ja też z niej korzystam, naprawdę robi tę fajną robotę. No to już, już ona wie, już, już się nauczyła. Ze dwie, trzy maszyny i ono już ale myślisz, że jednak potrzebujemy takiego towarzystwa, prawda? Że, żeby, żeby też było raźniej, tak. żeby też nawzajem siebie motywować. Że tak. na przykład, y myślę, że kobiety, my kobiety też tak mamy, że Umawiamy się we 3, we cztery i mówimy, słuchajcie, no dobra, to teraz przez miesiąc postarajmy się ćwiczyć co drugi dzień. Mhm. No i jest ta motywacja. Już zaczęłaś? Trening skończony, tak. nie, skończony, tak. więc jednak jest ten motor, taki, jest ten motor napędowy. Czy uprawianie sportu wymaga dużych pieniędzy? Bo myślę, że tego też się najbardziej boimy. Nie wszystkich jest stać na trenera personalnego. Tak. Y ja zawsze mówię ludziom w ten sposób, że bez scenara personalnego nie zaczynaj treningu, bo gdy ja byłem już po wszystkich kursach, ale jeszcze przed studiami i gdy poszedłem na pierwsze zajęcia z anatomii czy z jakiejkolwiek fizjologii, to ja się zapałem za głowę i powiedziałam: Wszystko źle, nie? Po prostu, wszystko źle. I tamten mi właśnie doktor kazał wykasować wszystko z pamięci i nam od, od postaw pokazywał. I, I budowanie mówię, od nowa. Tak, i to nie jest tak. A później, jak prowadziłem grupy fitnessowe, miałem naprawdę duże grupy. To raz takie doświadczenie zrobiłem i wytłumaczyłem ludziom. Zrobiliśmy jakieś tam przysiady ze sztangą na zajęciach fitnessowych i zatrzymałem te zajęcia, muzykę zatrzymałem. I teraz zobaczcie, mówię, zrobimy jeszcze raz te same przesiady i spójrzcie wszyscy, czy wszyscy robią takie same przesiady. Wyszło, że każdy robi inaczej. I mówię, to teraz to, to robi dobrze. No i zawieszona rozmowa, wszyscy myślą, nie, kto, kto robi dobrze, a może w ogóle każdy źle robi. A jednak z tymi przesiadami masz rację, ponieważ no. większość z nas. Źle robi przysiady. Źle. Źle pewnie. Większość z nas robi przysiady kompletnie inaczej jest, powinna być y, ustawiona y, sylwetka. No my wszystko trochę tak złe, przysiady złe. robimy, myślę, jak kiedyś gdzieś tam na lekcjach WF-u zobaczyliśmy, na szybko 40 przysiadów, tam 10 pompek i podciągamy się na tak. na, na, na drabince. Jeszcze brzuszki pod drabinką, nogi sprawia. Oj, to wsunąć, było to, to, już to jest by... tragedia... I piłka lekarska. Tak. Dokładnie. Ale to dobrze, że o ten temat zahaczyliśmy. Dlaczego? Dlatego, że podczas naszego kolejnego spotkania powiemy właśnie o lekcjach WF-u. I niestety o tych zwolnieniach z WF-u, nie takich jednorazowych, jedna lekcja WFU, u dwie lekcje WF-u. Nie, nie, nie. O takich zwolnieniach, które potrafią ciągnąć się tygodniami, ba nawet miesiącami. Bo kto wie, czy zwolnienie z wf to nie jest zwolnienie z myślenia. Tak. Więc Paweł, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia. Do zobaczenia, również bardzo dziękuję.